Nazywam się Weronika Wojtasiewicz-Cieślak. Dzisiaj biorę udział w wystawie. Prezentuję tutaj moją pracę. Została inspirowana ulicami Berlina. To są dwie ulice nałożone na siebie. Jedna jest bliżej, druga jest dalej. Nałożyłam je na siebie i z tego powstała taka kompozycja. Żeby wyglądało to ciekawie, użyłam trzech technik: akwaforty, akwatinty i odprysku. Właśnie dzięki tym technikom możemy uzyskać bardzo interesujące efekty. Między innymi, żeby były widoczne takie wypukłości, musiałam użyć odprysku. Nawet jeżeli dotknie się taką grafikę, to czuć po prostu pod palcem, że jest to wypukłe. Wtedy przetrawiam metal, bo moja matryca jest metalowa. Kiedy go przetrawię, po prostu ta kreska odpada i kartka wchodzi w matrycę i drukuje się właśnie wypukłość. Między innymi tutaj te kreski mniejsze są zrobione w technice akwaforty. To jest bardzo popularna technika w kreskodruku. Na dzisiejszej wystawie możemy zobaczyć bardzo wiele prac właśnie wykonane tym sposobem. I robi się to za pomocą siarczanu. Wtedy metal się trawi i możemy wybrać sobie, jak głębokie mają być kreski i wtedy jakie natężenie koloru będzie miało. Ziarno jest takim charakterystycznym wyrazem tej techniki. Ja sobie nasypałam ręcznie. W tych momentach, kiedy chciałam, żeby to było nie takie rzadkie, żeby właśnie takie kropki były grubsze.